Nazywam się Tadeusz Zych, jestem artystą, malarzem, fotografikiem. Zajmuję się również cyfrową grafiką artystyczną. Na co dzień jestem właścicielem agencji reklamy, już prawie 13 rok, a od niedawna również Galerii Sztuki Kreatyw, w której obecnie się znajdujemy. Mieści się ona przy ulicy Nowowiejskiej 1 w Krakowie. W galerii prezentuję wiele prac z okresu dziesięciolecia mojej twórczości. Są to prace, które można podzielić na kilka różnych serii. Generalnie rzecz biorąc, w tym momencie znajdujemy się w sali, gdzie jest bardzo dużo energii, jest dużo prac mocnych, energetycznych. W dużej mierze jest to abstrakcja ekspresyjna, czyli takie lata 2014, 2015, 2016, ale są też prace bardziej spokojne w stylu impresjonistycznym, bardziej naturalistyczne. Mamy też tutaj w galerii salę, która jest czymś w rodzaju metra, które zawsze chciałem mieć w swoim dorobku wystawę w metrze, ponieważ nie było to możliwe naturalnie. Stworzyłem sobie takie mini metro, które mamy w drugiej sali i tam są prace głównie biało-czarne, takie stonowane i wystawa rockowa, która miała się odbyć w hotelu Galaxy, ale z uwagi na pandemię, no w zasadzie rzecz biorąc, można ją zobaczyć u nas. Jesteśmy też oczywiście otwarci na współpracę z innymi artystami. Do tej pory w galerii praktycznie rzecz biorąc mamy pracę dwóch artystów zaprzyjaźnionych, czyli Ryszarda Miłka, jeśli chodzi o malarstwo, i wspaniałego rzeźbiarza Mariusza Dydo, który prezentuje u nas w galerii swoje rzeźby w ceramice wypalanej. I jesteśmy otwarci w przyszłości na współpracę z innymi artystami, ale mam nadzieję, że powolutku tutaj ze ścian będą schodzić co po niektóre obrazy, bo już jest duże zainteresowanie. Będzie wtedy miejsce na następnych twórców. Jednym z nich jest Marek Batorski, który już niedługo przy otwarciu 12 czerwca będzie miał też tutaj u nas pierwszy wernisaż w galerii. Zapraszamy. Malarstwem zajmuję się niemal od dziecka. Wtedy w okresie przedszkolnym już bardzo dużo malowałem. Wtedy, z tego co pamiętam, już bardzo wielkie znaczenie miał dla mnie kolor. To później się uzewnętrzniło też w okresie, kiedy już poznałem malarstwo impresjonistyczne, mając już 18-19 lat, kiedy zetknąłem się z tym malarstwem bezpośrednio, będąc w galerii Ermitaż w ówczesnym Leningradzie, w dzisiejszym Petersburgu. Tam mogłem na żywo zobaczyć obrazy Pizarro, Renoira, Sisleya, czyli praktycznie ojców impresjonizmu. Oczywiście później do tego doszła krótka przygoda z Akademią Sztuk Pięknych w Petersburgu, ale to w ówczesnym Leningradzie, ale to akurat była niedługa historia, ale utrwaliła mi wiele rzeczy, łącznie też z malarstwem rosyjskich malarzy, Rypina, Pierowa i innych, którzy tak, to malarstwo tak mnie zaraziło mocno, że później postanowiłem już malować i uczyć się tego malarstwa. I na szczęście udało mi się na swojej drodze znaleźć tylu wspaniałych ludzi, którzy malowali, tworzyli, że gruntowałem sobie swój styl, który praktycznie rzecz biorąc przez dłuższy okres czasu się zmieniał, aż dotarł do dzisiejszych czasów, gdzie uprawiam w pewnym sensie malarstwo awangardowe. Oczywiście najważniejsze znaczenie w moim życiu malarskim
to są impresjoniści. Od nich się wszystko zaczęło. Tak jak już wcześniej wspomniałem, o impresjonizmie wiedziałem oczywiście z książek, z różnego rodzaju katalogów, ale to pierwsze zetknięcie się z impresjonizmem na żywo w Ermitażu w latach 80. spowodowało, że zacząłem mocno zaglądać do książek, czytać wszelkiego rodzaju życiorysy malarzy i zaczęły się pierwsze próby kopiowania tego malarstwa. Jak to bywa na początku przygody z malarstwem, kopiuje się mistrzów. Impresjoniści ukształtowali we mnie praktycznie wszystko. Kolor, ekspresję, życie, które ma być w obrazie, energię. Później miałem to szczęście, że spotykałem na swojej drodze różnych artystów, którzy pojawili się czasem przypadkowo w moim życiu. Miałem przyjemność poznania pana Nowosielskiego, który zdążył mi paru wskazówek i takich podpowiedzi przekazać, no ale niestety później zmarł, więc nie miałem tego szczęścia dalej kontynuować z nim spotkań. No, ale życie nadal było dla mnie łaskawe i poznawałem kolejnych artystów, między innymi wspaniałego człowieka i fotografika, który, jeśli chodzi o tych artystów, którzy żyją, obecnie tworzą, wpłynął chyba najbardziej na ukształtowanie mojej drogi w sztuce, a mianowicie jest to Konrad Polerz, który, dzięki któremu nauczyłem się też, jak być w świecie sztuki, jak się prezentować. Pamiętam, jak poznałem Konrada, on uczył mnie fotografii, uczył mnie poprzez programy graficzne tworzyć pastisze. To był to dla mnie człowiek, który był pewnym wzorem pod względem swojej wiedzy, tego jak funkcjonował w świecie sztuki. I jestem wdzięczny Konradowi za to, że on wstawił mnie na pewne tory, jak zresztą powiedział to niedawno, będąc tutaj w galerii, że Tadziu, ja cię wstawiłem na pewne tory, a ty już tym zrobiłeś to, co zrobiłeś i gratuluję ci tego, co dziś osiągnąłeś. Drugim człowiekiem, moim zdaniem też wielkim artystą, malarzem, którego dane było mi poznać na swojej drodze artystycznej, był Ryszard Miłek, który jest jednym z najlepszych pastelistów na świecie, czego dowodzą nagrody na Światowym Biennale, druga nagroda dwukrotnie w Londynie, trzecia w Częczano. To jest wolny artysta, który tworzy bez żadnych zahamowań, bez żadnych uzależnień, granic i przede wszystkim tworzy niesłychanie kolorowe, wspaniałe dzieła, które mają wielką energię. Myśmy zaczęli tworzyć wspólne obrazy. Przez prawie rok stworzyliśmy ich około 14 w latach 2015-2016. Świetnie się uzupełnialiśmy. To była wspaniała przygoda. Dziś ten mój przyjaciel jest niestety chory, więc rzadko się widujemy. Natomiast te lata spędzone razem w gościnnym domku naszej, w cudzysłowie, Gertrudy Stein, która nas tam przyjmowała i dawała nam tę możliwość spędzenia wspaniałych chwil, malowania wspólnego, no, są niezapomnianą przygodą. Czasem wybór własnej drogi niekoniecznie musi być złym wyborem i człowiek staje się wtedy bardziej wolny, bo malarstwo i w ogóle każda sztuka polega na tym, żeby tworzyć bez żadnych ryzów, tworzyć tak, żeby człowiek wyrażał siebie, wyrażał to, co czuje, swoje obserwacje, które dokonywał na czasem przestrzeni całego swojego życia. A uważam, że sztuka powstaje wtedy, kiedy jest pozbawiona jakichkolwiek ograniczeń, jest po prostu wolna i energia, która wypływa z artystów i tworzą się wtedy jak gdyby dzieci,
tego, co artysta przeżywa i później tworzy. To jest tak jak w pewnym sensie akt miłosny, gdzie z dwojga kochających się ludzi powstaje owoc postaci dziecka, tak artysta, wolny artysta, podkreślam to jeszcze raz, wolny artysta może stworzyć prawdziwe dzieło, które później oddziaływuje na tych, którzy to dzieło oglądają. Ja jestem artystą spełnionym. Wiele moich prac znajduje się na wielu kontynentach. Wielu ludzi te prace podziwiało, czuło wielką energię. To jest dla mnie największa nagroda. I to jest też ważna uwaga dla tych, którzy tworzą, żeby nie tworzyć z myślą o zarabianiu, tylko tworzyć z myślą o tworzeniu tego, czego się chce. Tego, co w nas jest głęboko, tego, co praktycznie rzecz biorąc chcemy wyrazić w każdej chwili, kiedy jesteśmy smutni, kiedy jesteśmy weseli, kiedy mamy coś do powiedzenia i wyrażamy to w różny sposób, bo sztuka to oczywiście nie tylko malarstwo, ale to też produkty nienamacalne, czyli na przykład muzyka, ale wyrażają też i swoje podejście do życia, swoje obserwacje od lat wszelkiego rodzaju artyści tworzący różnego rodzaju dzieła sztuki. Są to rzeźbiarze, są to pisarze, ludzie, którzy piszą wiersze. Tylko ta sztuka jest wtedy autentyczna, kiedy jest wolna. I do tego wszystkich namawiam, wszystkich młodych ludzi, którzy chcą tworzyć, żeby nie dali się wstawiać w jakiekolwiek ryzy, bo to będzie męka, a nie praca. Artysta, który tworzy, jest wolnym człowiekiem, on szuka nowego wyrazu, przedstawienia tego, za czym biega, gdzie podróżuje, bo w pewnym sensie sztuka to jest taka podróż. Artysta może siedzieć 30 lat w pracowni, ale cały czas podróżuje. I tutaj dochodzę do praktycznie twórczości awangardowej, którą w pewnym sensie od jakiegoś czasu uprawiam.